Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, widzowie. Jeśli nie widzieliście odcinka od Dave'a, to musicie zobaczyć, ponieważ na jego odcinku rozdzieliliśmy się, a ja przyszedłem właśnie do tego domku, żeby przygotować się na naszą wyprawę. Wyprawę, w której musimy znaleźć ważną bardzo rzecz, a mianowicie ta rzecz jest w tej, prawda, książce, sekretny skarb. Przypomnę wam, jak brzmi, prawda, cała historia. Na wyspie leży w ciemnościach wielkich skarb cenny, lśniący i malusieńki. Na niebie, tam gdzie słońce zaczyna swój bieg dobowy, tam jest dziewczyna. Wskażę ci drogę do tego wejścia, gdzie znajdziesz skarby sekretnego miejsca. No i teraz bardzo ważne jest to, że musimy znaleźć jakąś dziewczynę. Nie wiem totalnie, co to będzie. Czy to będzie jakaś postać żyjąca, czy to będzie jakiś, nie wiem, posąg, czy to będzie jakiś, co by to jeszcze mogło być, jakiś krzak? Nie wiem, nie mam pomysłu. W każdym razie coś to musi być i gdzieś tutaj na wyspie jest schowane. Ja przyszedłem tutaj w tym momencie, żeby zabrać sobie trochę więcej żarcia, bo go potrzebuję na pewno. Na pewno by mi się przydały mapy. Mamy 3 mapy jeszcze na zapas, pamiętałem o nich. One mi się przydadzą, bo nie wiem, gdzie mnie wywieje. A fajnie by było mieć jednak mapę jakąś powrotną, która by mi jakoś pomogła wrócić. Dodatkowo potrzebowałbym na pewno pochodni trochę, ale pochodnie mam. Ale mamy trochę węgla i mamy trochę patyków, więc doróbmy sobie. Bo ja nie wiem, w jakich miejscach będziemy chodzić, a jest w książce napisane, że w ciemnościach wielkich. Więc jest ryzyko, że będziemy gdzieś, gdzie będzie ciemno. Dobra, na to jesteśmy przygotowani, to mamy, to mamy, to mamy. Wydaje mi się, że nic więcej stąd nie będę potrzebować. Ale przydałoby mi się trochę więcej cennych rzeczy. Ja nie wiem też, czy nie będę musiał kogoś przekupić jakąś informację na przykład. Więc sobie szybko skoczymy jeszcze na miejsce, gdzie mamy te nasze cenne, prawda, rzeczy. Te nasze cenne itemy, nasze wszystkie najcenniejsze rzeczy. Rozdzieliliśmy się z Dave'em. Wiem, że to troszkę może nie jest do końca odpowiedzialne. Zdaję sobie z tego sprawę, widzowie. Ale w ten sposób o wiele szybciej o, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Patrzcie, musimy pójść jeszcze na mapę zerknąć, bo wam muszę wytłumaczyć, gdzie my musimy pójść w ogóle i jak się podzieliliśmy z tym wszystkim. Ponieważ ja mam konkretny fragment do sprawdzenia i muszę zobaczyć na mapę, jak mi by najlepiej było tam iść, żeby po prostu opracować najlepszą strategię drogi, jaką można tylko opracować. Oczywiście, widzowie, na samym starcie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że takową łapkę w górę i subskrypcję zostawiliście. Dobra, zaczynamy z tego miejsca i teraz zrobiliśmy sobie cel taki, że Dave sprawdzi tutaj cały ten wulkan, a ja sprawdzę to. To jest taka góra trochę wyższa chyba niż wulkan, ale jest chyba mniejsza w powierzchni, tu jest więcej do sprawdzania. Aczkolwiek ja wiem, że tutaj jest taka pewna rzecz i wydaje mi się, że to może być dosyć znaczące. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie wszystko jeszcze. Tutaj musimy pójść na tą, prawda, górę, ponieważ tutaj są na pewno jakieś też cenne rzeczy. Ja tylko tam przebiegałem szybko, jak robiłem tą mapę, więc no jeszcze niewiele sprawdziłem. Ale teraz tak, musimy stąd polecieć sobie w to miejsce, żeby dojść do naszego szałasu, który jest gdzieś tu w tym miejscu. I stąd poszedłbym przez to, ponieważ to muszę jeszcze zbadać. Mi się wydaje, że to może być dosyć znaczące. Pójdziemy sobie w stronę góry. No i tak, żeby nie dostać się do pirata, to by było najgorsze, nie? Ale dobra, tu w ten sposób zrobimy taką trasę. Wydaje mi się, że git. Wiem, że muszę to sprawdzić, ale jeszcze muszę zajść po cenne rzeczy. W razie jakby mnie gdzieś, nie wiem, zaskoczył pirat czy coś, żebym go mógł przekupić, wiecie, o co chodzi. Ja tak sobie o tym myślę, że w sumie piratów najlepiej jest przekupywać złotem. Wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł i najlepsze rozwiązanie. Więc ja sobie na to rozwiązanie zdecydowanie postawię, że tak powiem, kartę rozgrywki. Dobra, lecimy tym lasem. Mam nadzieję, że dojdziemy tam w miarę szybko. Ja już po tym lesie to się poruszam jak zawodowiec. Dla mnie już nie jest żadnym problemem dostać się z punktu A do punktu B. Ja orientację w terenie zdecydowanie dobrą mam i zawsze dobrą miałem, nieważne w jakiej grze. Zawsze lubiłem wiedzieć, w którą stronę iść, żeby dostać się do konkretnych miejsc i jestem w tym, myślę, dobry. A tutaj jestem wybitnie dobry w Minecrafcie, bo już widzicie, mamy tam to miejsce, czyli tam jest nasz szałasik, czyli możemy już nawet skręcić troszkę w lewo i dostaniemy się tam chwilę, moment. A jak widzicie, zainstalowałem sobie Optifine'a, żebyśmy w końcu mieli zooma, bo przecież bez tego Optifine'a nie dało się po prostu zerknąć do tego pirata. A teraz możemy z daleka na niego patrzeć, no bo lunet nie mamy też tu swoją drogą. Kurczę, zostawię. Czemu ja lunety nie wziąłem? Nawet wyprawę taką podróżniczą nie zabrałem lunety. No po prostu głupota. Dobra, jesteśmy w tym naszym szałasie. A dobra, my tu już wszystko zabraliśmy, ja tu myślałem, że coś zostało. A tu coś na dole jest? Czekaj, bo tutaj to Dawid kopał, a... Dobra, nie, tutaj nic nie ma. Okej, czyli szałas jest opustoszony, czyli tu w ogóle niepotrzebnie przychodziłem, ale dobra, ja chcę na pewno do tego skarbu zajść. Skarb to już wiem, że mniej więcej w którym miejscu jest. I uwaga, zobaczymy, czy trafię za pierwszym razem. Mam nadzieję, że tak, uwaga. Mi się wydaje, że to będzie, uwaga, ten blok, albo ten. Ajajaj, ten. No nie, dobrze myślałem na początku. Ajajaj. No, ale to była mała pomyłka. Dobra, mamy tutaj nasze cenne rzeczy i teraz tak, odłożę tego emeralda jednego. Tu mamy żelazo.
mamy te mapy, mamy TNT i teraz czym ja mógłbym przekupić tego? Wydaje mi się, że złotem najlepiej. Czy 10 sztabek złota? Wezmę na razie 10, nie chcę też brać więcej, nie ma co ryzykować. Zabiorę 10 sztabek złota, jakbym musiał kogoś przekupić i po prostu, jeżeli powiem, że na przykład doniosę więcej w momencie, jeżeli mnie wypuści. I że obiecam to i faktycznie doniosę, albo nie, może nie doniosę. Więc bierzemy to, bierzemy, bo i tak nie doniosę, a wiecie, nie, no 10 sztabek złota, myślę, że to jest dobra cena, jakby ktoś chciał mi coś zrobić złego, żeby go przekupić. Tylko ja jakby na spokojnie, nie ma co zakładać od razu złych scenariuszy. Dobra, lecimy w tą stronę i tutaj gdzieś powinna być ta świątynia taka, w sensie, nie, o, tu jest, dobra, to. I nad tym się chciałem pochylić, bo to jest dosyć ciekawa rzecz, dosyć taka specyficzna i nie wiem, dlaczego to jest w środku lasu. My już sobie prawie jesteśmy tego pirata. Ty, dobrze, że się tam nie zapuścił za bardzo, bo będzie niebezpiecznie. Dobra, jesteśmy tutaj w tej świątyni i teraz tak, czy nigdzie nie poświęciłem tutaj czasu wcześniej na to, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś ukrytych przycisków i innych takich rzeczy. I z tego, co widzę, póki co nie ma takich przycisków. Więc chyba nie. Dobra, to może być jakaś ruina w sumie. Dobra, nie, tu nic nie będzie. Lećmy na tą górę, sprawdźmy tą górę tak, jak było w zamiarze. I po prostu miejmy to już z głowy, bo na tą górę pewnie też będę trochę wychodził. A nie ma sensu, wiecie, nie ma sensu. Kurczę, ej, ta góra to jest jak jakiś Mount Everest, nie? Tam trzeba, że tak powiem, się skupić porządnie. Dobra, tylko... Kurczę, jestem już blisko tego pirata. Ja bym w sumie... Albo nie, dobra, nie, no na razie nie. Bo on też tu nie jest bez powodu, wiecie, o co chodzi. Ja tak sobie myślę, że w sumie można by było w jakiś sposób może tam pójść. I mi się wydaje, że tam coś może być jeszcze ważnego, czego nie odkryliśmy. Bo byliśmy tam tylko chwilę ostatnio, a wydaje mi się, że... O, czekajcie, tam coś jest. Czy tam coś jest ciekawego? Tam jest jakiś biały punkt. Dobra, sprawdźmy to. Czy to jest śnieg, czy to jest jakieś wejście? Tu mogą być jeszcze jakieś inne jaskinie tak naprawdę. Nie, jest powiedziane, że odkryliśmy wszystko. Na pewno nie wszystko odkryliśmy. Na pewno wiele rzeczy jest, których jeszcze nie odkryliśmy. Dobra, czy... Nie wiem, gdzie jest ten domek tego pirata. Już się pogubiłem. Dobra, tu wyjdźmy, okej. To było tu. O nie, tu nic nie ma. Dobra, to był śnieg. Okej, ja już myślałem, że to jest jakiś blok taki, który prowadzi do jakiejś ukrytej jaskini czy coś takiego. Dobra, wyjdźmy na tą górę i zobaczmy, co tam się kryje, czy jest tam coś. Bo robiąc mapę, no to przebiegałem tylko przez tą mapę i nie zwróciłem na nic tak naprawdę uwagi. Wiem, że tam jakieś rzeczy są, ale nie sprawdzałem konkretnie co, więc wychodzimy na górę. Dobra, ja tu będę wychodził wieki, nie? Nie wiem, już mi się nie chce, szczerze przyznam. A najgorsze jest jeszcze schodzenie, że to też będzie trzeba zrobić. Mhm. Niedobrze, dobra, wychodzimy tu. No nie, no, wyjdź tu. Spadam co chwilę, dobra, wychodzimy wyżej. Hopsasa. Dobra, jesteśmy już prawie na szczycie. Ja nie mogę, dobra, już mam, że tak powiem. Już mi się przypomina, jak się męczyłem wychodząc na tą górę wcześniej. Dobra, ej, widok stąd. To już, jak wcześniej tu byłem, to już sobie o tym pomyślałem, że widok jest naprawdę mocny, nie? Bo widać stąd prawie całą wyspę. Tam widać to zagięcie, tam gdzieś jest nasz szałas. Tam jest nawet taka luka w drzewach. To wydaje mi się, że to jest drzewo, które ja po prostu ściąłem i dlatego się ta luka zrobiła. Dobra, wychodzimy tu i teraz tu jest jakieś drzewo. I trzeba zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś ukrytych jaskiń na tej górze. Bo może takie coś być. I nie sprawdzałem tej góry z każdej strony. Więc wejdźmy tu. Boczkiem, dobra. I czy coś tutaj mamy? Halo. No coś powinno być, nie? Wydaje mi się, że bez sensu by było, jakby tu nic nie było. Dobra, wychodzimy tu. Dobra, tu nic nie ma. Dobra, wejdźmy na sam szczyt. Na samym szczycie, a później będziemy schodzić coraz to niżej. I zobaczymy, co tam jest. I tam by się przydało zejść. Całkowicie na dół, po drugiej stronie. Bo tam nie byłem, a tam też może być jakieś jaskinia czy coś. Dobra, jesteśmy na samym szczycie tej góry. No i krótko mówiąc, nic tu nie ma. Krótko mówiąc, nic tu nie ma. Dobra, czyli ta góra, nie, no coś... Jest lipa, ale czekajcie, tej strony góry w ogóle nie mam sprawdzonej, nie? Więc po prostu sprawdźmy tą stronę góry. Czy jest tutaj jakaś jaskinia? Bo jak jest, to ładujemy się do niej od razu. Ale... No przecież ten cobblestone najbardziej i ten stone mnie tak denerwuje, że on mnie robi w konia, bo ja myślę, że tu zaraz coś będzie, a wychodzi na to, że tu totalnie nic nie ma. I tylko tracę czas na tej górze. Dobra, no nie, no tu nic nie będzie. Dobra, schodzę na sam dół. I zobaczmy, czy tam coś przy brzegu... Nie no, przy brzegu już coś sprawdzaliśmy. Nie no, dobra, na tej górze nic nie ma. Na tej górze nic nie ma cennego. Dobra, słuchajcie. Bo mnie to za bardzo kusi. Ja wiem, że ja powinienem tylko zwiedzić tą wyspę. Lecimy jeszcze do tego pirata. Może go akurat nie będzie. Przeszukamy jego chatę i zobaczymy, czy czegoś tam nie ma poukrywanego.
Zobaczymy, czy może on, bo mi się wydaje, że wiecie, piraci na wyspach nie są bez powodu. On tu przypłynął trochę po nas i całkiem możliwe, że on tu przypłynął też szukać tego skarbu, co my. I całkiem możliwe, że on jest już na lepszym etapie szukania niż my. Więc myślę, że sprawdzanie jego domu wcale nie jest takie głupie. A ja jestem zwinny chłopak i na pewno ucieknę. Ucieknę od niego, jak będzie trzeba. Dobra, gdzie to? Dobra, to jest ten jego domek? Tu jest jego domek, tak, to jest to. Dobra, trzeba uważać na pułapki, bo on tu tych pułapek nastawiał. O kurczę, tu jest kolejna pułapka. Ej, dobra, tu jest tego mega dużo. Prawie wpadłem w tą drugą pułapkę. I to jakiś tu, patrz, kolejna jest. Ej, dobra, on się zna na pułapkach. Dobra, tu jest znowu półpłytka. Dobra. Dobra, na spokojnie. Przejdźmy tu bokiem. I teraz pytanie, czy on jest u siebie na chacie. Dobra, nie wiem, czy on tam jest, ale nie widzę jego niku nigdzie, więc całkiem możliwe, że go tu nie ma. Są te wszystkie półpłytki. I... czy one są wszystkie uzbrojone? Czy on robi na przykład jakieś fejki? Nie, no jest uzbrojona. Dobra, czyli są uzbrojone te wszystkie miejsca. Ale nie widzę go nigdzie tu w okolicy. Ani w domu, ani nic, ani... Dobra, chyba go nie ma. Możemy być chyba o to spokojni. Jeszcze zerknę w tą stronę, czy gdzieś się nie zbliża przypadkiem. I po lesie. Czy nikt gdzieś nie mignie zaraz, bo jakby mi mignął, to by była mega lipa. Dobra, no nie no, chyba go nie ma. Tam. Dobra, nie ma go. Nie ma. Chcemy... O kurczę! Stanąłem na pół płytkę. O kurczę, ale tu dziurę wywaliło. Dobra, ale chyba go nie ma nigdzie. Dobra, będę musiał tą dziurę później zamurować. Szybko sprawdźmy tego dom. Szybko go przeszukajmy i zobaczmy, czy czegoś tu nie ma. Dobra, zostawił tu Mietka i zostawił tu Marysię. Dobra, czyli swojego psa i papugę. Dobra, zobaczy w piecach nic totalne. Tu masa TNT. Tutaj potki, tutaj ma to. Tutaj ma kolejne potki, to są na co? No, to są zatrucia, dobra, tego nie można otworzyć. Ale to jest podejrzane, tu coś musi być. Czekajcie, sprawdzę to szybko. Dobra, tam nic nie... O kurczę, tu jest jakaś klapa. Czekajcie, tego nie było tutaj wcześniej. Muszę to naprawić. Dobra, stawiamy tu. I tak, dobra, naprawione. Tu jest jakaś klapa, tego wcześniej nie było. Chyba. Albo było? Nie, bo byśmy to sprawdzili. Dobra, schodzimy na dół, zobaczmy, co tutaj się kryje. Uwaga. Ło, jest jakaś książka. Dobra, czekajcie, sprawdźmy to. Łaaa!